cenie w niewierzy, lecz dziwną historię zegar mi powierzył. Zdarzyła się dawno, przed wieloma laty, na królewskim dworze ojca Pirlipaty. Był raz król i królowa, co mieli córeczkę, przepiękną Pirlipatę, maleńką księżniczkę. Żyli w zamku wspaniałym, cieszyli się szczerze, gdy ich odwiedzali królowie, rycerze. Kiełbasą król się chlubi, pyszną niesłychanie, a królowej powierzał jej przygotowanie. Częstował kiełbasą król swych zacnych gości, a za punkt honoru stawiał znak jakości. Aż tu razu pewnego straszna rzecz się stała, bo ilość słoniny w kiełbasie zmalała. To królowa zdobyć dała część słoniny, na prośbę myślowy dla naszej rodziny. Baba okrutną zemstę wymyśliła, prześliczną Pirlipatę straszliwą zmieniła. Na nic wierna straszkota przy kołysce się zdała. Myśli baba śmierć synów pomściła, jak chciała. Na dwórni uczeni w gwiazdach wyczytali, by orzecha krakatuka czym prędzej odnaleźć. Niechaj go rozgryzie chłopiec bardzo młody, niech go da Pirlipacie z zamkniętymi oczy. Niech się dwiema krochami potem się oddali, wtedy z brzydkim księżniczki nikt obalił. Czary, lecz niech będzie ostrożny, niech się nie przewróci, by czarno byś bawy na siebie nie rzucić. Król nieszczęściem przejęty, na wszystko gotowy, nawet rękę swej córki oddać chciał śmiałkowi temu, co rozgryzie orzecha twardego i przywróci księżniczkę. Przybiódł musi babę z brzydu i stłukł kolana. Pirlipata urodę dawno odzyskała, lecz pewnego chłopca za męża nie chciała. Kto chce, niechaj wierzy, kto chce, niech nie wierzy, lecz taką istotę zegar mi powierzy.